Jakby ty... Cześć, witajcie w 155. odcinku podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, Konrad Okoński. I Konrad Okoński, zmienny jak zmienna. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, alieny. Motion capture, next level. Także puchar za suchar i porno konkurs, a także newsy. Co byś zrobił, gdyby zostało ci 38 minut? Dzień dobry, borowanie trójki, proszę. Chcesz mieć zrobione? Zrób to sam. Wczołgał się do sklepu. Cena sławy. Poznaj Klingona. You got Ubered. A także kącik robotyczny. Najlepsza rzecz ever. Krowokopter. Bebop, tak mi rób, bebop. I oraz szyłka, piłka, piłka w trybuny i aftershow. Show, show, wow, 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 wow. Yes, 155. odcinek. To w sam raz, jakbym miał oceniać. Tak, mi się wydaje, że to jest dobry odcinek, żeby mieć dzisiaj. Tak, jakbym, wiesz, nie chciałbym dzisiaj nagrywać na przykład 170 odcinka ani... Nie, to ty, w ogóle się nie czuję. Jakbyśmy byli na setce, to bym czuł, że niżej nie zeszliśmy. Dokładnie. Jakbyśmy byli w 150, to miałbym wrażenie, że trochę zwlekamy. A tak to mam wrażenie, że powoli idziemy do przodu. Tak, no... 155 odcinek. Czy mam zacząć... Co? Czy mam zacząć rozkminę od alienów, bo to będzie wielki hardcore. Tak? No. Dobrze. Tak? Mam zacząć? No! Dobra, więc zacznę od czegoś tak z boku, ponieważ chciałbym narobić sobie pozytywnej karmy, którą później rozpierdolę w drzazgi. Jest taki koleś, który nazywa się Nick Vujicic i to jest facet, który jest serbijsko... australijskim ewangelistą. No, to jest taki motywacyjny koleś, no. Tak, on się urodził z syndromem tetraamelia, co znaczy, że urodził się bez rąk i bez nóg. I jest niesamowity, bo jest super pozytywnym człowiekiem, jeździ, robi przemówienia dla dzieci, generalnie jest super, super pozytywny, nie? Taki wzór tego, co możesz osiągnąć, będąc osobą tak poszkodowaną przez życie. Aha. Bardzo odważny koleś. Ale tak sobie rozkminiałem. Czy jeżeli rodzisz się bez rąk i bez nóg, czekaj, musimy powiedzieć tak, teraz cokolwiek nie powiesz, Koko, no. To, powiedzmy, koleś jest zajebisty i jest wyjebany, ale teraz umówmy się, nie ma nóg, nie ma rąk, trzeba z niego trochę pobrechtać. Nie tyle chciałbym z niego pobrechtać, co rozkminiałem, żyjesz w świecie ludzi, którzy wszyscy mają cztery kończyny więcej od ciebie. Czy czujesz się trochę jakbyś żył wśród alienów? Czy czujesz się trochę jakbyś był na planecie, wiesz, jak w Awatarze, na planecie, gdzie wszyscy mają 4 metry wzrostu i rzucają drzewami przez ulicę? Gorzej. Wyobraź sobie, że ma na przykład dzieci i te dzieci są normalne i cokolwiek to dziecko nie zrobi w życiu, to jego ojciec zawsze będzie mówił, tak, ale ja nie mam, zrobiłem to samo bez rąk i nóg. Szybciej przychodzi ten moment, kiedy dziecko bije cię w sportach, ale możesz w takim razie, nie wiem, wymyślić takie rzeczy, które da się zrobić tylko bez rąk i bez nóg. Nie wiem, rozkminiałem, zastanawiam się, czy wiesz, tak, żyjesz w krainie dziwacznych ludzi. Tak jakby, bo oni wszyscy robią rzeczy, które tak jakby ty nie robisz na co dzień po prostu. Nie sięgasz po kubek. Sięgnięcie po kubek jest czymś kompletnie science fiction dla takiej osoby. Ale żyje w świecie ludzi, którzy wszyscy sięgają po kubki na co dzień. Jest. Nie wiem, wielki respekt dla tego kolesia. Ale taka rozkmina mnie uderzyła dzisiaj. Rozkmina, kubkowa rozkmina. Tak, jedna z dwóch. Druga jest, no, związana, jest, z naszym, druga jest związana z naszym pierwszym newsem. O! No, też, jaka teraz? No to tak. Pierwszy news, co byś zrobił, gdyby zostało ci 38 minut? Jeśli byliście w weekend na Twitterze, Instagramie albo gdzieś, mogliście się dowiedzieć, że Hawaje usłyszały o godzinie chyba 7 czy 9 rano, że leci w ich stronę rakieta balistyczna i że należy szukać schronu i że to nie są ćwiczenia. 38 minut zajęło im wysłanie kolejnego komunikatu, że nie, że to jednak była pomyłka, wcale nie leci żadna rakieta. I mamy nadzieję, że wszyscy nie zrobiliście rzeczy, które chcieliście zrobić przed śmiercią przez te ostatnie 38 minut. Czy masz przemyślane, co byś zrobił,
gdybyś dowiedział się, że masz 30 minut życia? Poszedłbym spać pewnie. Myślisz, że są jakieś związki, które się sypnęły, ponieważ laska powiedziała: mam nadzieję, że spędzimy te ostatnie chwile razem, a koleś powiedział: pierdolę, to mam ochotę zjeść pizzę, moją ostatnią jebaną pizzę. Myślę, że może być tutaj coś więcej w ogóle. No. To znaczy, myślę, że może być tutaj... jak to powiedzieć? Że nie, że mam ochotę zjeść moją ostatnią pizzę czy coś takiego, tylko jakieś gorsze rzeczy. Tak, jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Praktycznie wszyscy zaraz umrzemy, także równie dobrze, dlaczego nie teraz? Na przykład zawsze mnie wkurwiałaś. Przemarzyłem, żeby wziąć ten nóż i wbić ci go w oba oczodoły naraz. Ale naprawdę byś... Co? Moje pytanie jest trochę inne. Czy chciałbyś usłyszeć coś takiego? Co takiego? Że zostało ci 30 minut życia? Tak. Czy wolałbyś nie słyszeć? Chyba wolałbym nie słyszeć. W sensie wolałbyś po prostu z zaskoczenia umrzeć, nie? To znaczy z zaskoczenia chciałbym usłyszeć taki ryk rakiety i taki, wiesz, to taki... A potem chciałbym z zaskoczenia zobaczyć grzyb wyrastający, wiesz, na horyzoncie. No. W ogóle wydaje mi się, że to, co bym zrobił, to bym wszedł w jakieś wysokie miejsce, żeby móc zobaczyć wszystko z dużej wysokości. Naprawdę fajnie. No bo, wiesz, no nie zobaczysz nigdy czegoś takiego. Albo stary, pobiegłbym na plac zabaw i zrobiłbym tą scenę z Terminatora, gdzie chwytasz za płot i krzyczysz w stronę dzieci. I twoje, wiesz, całe twoje ciało się roztapia i zostają same kości. Myślę, że to byłby dobry tribut na ostatnie chwile życia. Myślę, że tak. Historia, która wypłynęła na 4chanie i chyba ty znalazłeś podobną historię na Reddicie, to kolesie, którzy zdradzają, że ich siostra stwierdziła, że skoro mają umrzeć, to nie powinni umierać jako dziewice. I przespał się ze swoją siostrą, co dla mnie na przykład brzmi całkowicie normalnie, ponieważ nie mam siostry i nie rozumiem, dlaczego ludzie nie uprawiają seksu z siostrami. Nie, ja uprawiam seks z siostrami cały czas, po prostu nie ze swoimi. Może to jest ten sposób. Widzisz, Dorian chyba ma siostrę. Albo przynajmniej bliską kuzynkę, bo zareagował. A nie mówi się siostra na ten? Nie mówi się siostra na... Na zakonnicę, tak. Tak. nie chodzi o takie. Że nigdy nie uprawiałem seksu z zakonnicą. Może to jest ten moment. Ja sądzę, że z zakonnicą tak jest. Zastanawiam się, czy... Mikołaj pisze, pomysł na startup, sibling swap. Dokładnie na takie okazje. Czy chciałeś zawsze uprawiać seks z rodzeństwem, ale nie ze swoim rodzeństwem? Tacy swingersi. Do I have a product for you? Boy. Rozkminiam, ty, czy... Konrad, nie załapałeś się niestety na promocję. Jaką? Aha, bo nie mam sióstr. No. Mam brata. No w sumie. Zastanawiam się, czy jest coś takiego... nielegalnego typu zabójstwo, co weszłoby mi do głowy, gdybym wiedział, że wszyscy zginą. Chyba nie, bo w zasadzie, gdybym potrzebował zrobić to naprawdę, to pewnie bym to mógł zrobić po prostu, wiesz, nie musiałbym czekać na... Lubię spełniać swoje marzenia, nie musiałbym czekać na bombę. Nie? Ja jestem ciągle w odcinku Black Mirror, który wczoraj oglądałem, gdzie kobieta zabijała jednego człowieka po kolejnym. Yes. Opowiesz to w after show. Dobra, czekaj, ja muszę... Motion capture next level? Tak, już tylko... Would you like to go to next level? Choose Jesus your Christ. Destiny. Choose your czekaj, destiny. Tutaj... Destiny. Did you choose it? I do not have all day for you to choose your destiny. O, jest, dobra, tutaj... mamy tutaj jeszcze, w ogóle a propos tych, mamy jeszcze listę ludzi. Mamy listę tych. Historii z Reddita też. Mamy? Tak. People who made an impulse decision when they found out Hawaii was going to be nuked. What did you do? And do you regret it? Okej, znalazłeś tam jakieś fajne rzeczy?
Koleś pisze, że on nic nie zrobił, ale ludzie wokół niego zrobili. Jego znajomi z mieszkania stwierdzili, że jeśli ma umrzeć, to może umrzeć śpiąc, więc nie obudzili go nawet na to. Oh fuck. W zasadzie to byłoby bardzo... Obudziłbyś kogoś? No, musiałbyś wiedzieć, że jest to rakieta nuklearna w sumie, żeby kogoś nie obudzić. Bo oni tam pisali, żeby iść do schronów. No, nie wiem. W sensie... W sensie co? Mateusz? No, nie wiem, tak się zastanawiam. W sensie... Ja mam raczej... W sensie nie mam jakichś takich... nieotwartych rzeczy, które chciałbym zrobić. Wszystko jakoś tak żyję, żeby... staram się żyć tak, żeby, wiesz... Żyję na bieżąco. No. Koleś pisze, że poszedł nurkować. Stwierdził, że 100 stóp pod wodą to jest dobre miejsce, jak każde inne. Tak, znaczy to nie, to jest problem z tym, wiesz, bo tam ktoś chyba potem mu odpisał, że jeżeli uderzy cię, to była rakieta balistyczna, nie? Mhm. Ale jeżeli byłaby to bomba nuklearna, no to w tym momencie woda od razu jest napromieniowana i się gotuje, nie? Tak, znaczy to rakieta balistyczna, ale nie, w domyśle niosąca bombę nuklearną. Bo te koreańskie, oni budowali rakiety balistyczne, które mogą być międzykontynentalne właśnie po to, żeby niosły bomby nuklearne, nie? Aha. Przy czym... Jezu, czytam jakieś porównanie. O, Kropek podsunął nam to... To nie, Kropek podsunął... Dlaczego nie powiedziałeś swojej miłości, że jesteś w niej zakochany, kiedy dowiedziałeś się o ataku bombowym? Koleś mówi, zrobiłem to. Powiedziała tak. Czułem się fantastycznie. Czułem się jeszcze lepiej, kiedy dowiedziałem się, że alarm nie był prawdziwy i mogę żyć razem z nią przy swojej, wiesz, zaraz koło siebie. Ale napisała do mnie zaraz po tym, mówiąc, że tak naprawdę to mnie nie lubi i powiedziała tak, bo stwierdziła, że umrzemy i chciała, żebym był szczęśliwy w swoich ostatnich momentach. Fuck this shit, I wish I was nuked. Damn, that's son. Love for you, man. Tylko miłość może sprawić, że będziesz that's się czuł low. Gorzej. That's low for you, man. Tylko miłość sprawi, że będziesz się czuł gorzej, niż gdybyś dostał rakietą w ryj. Nie ma drugiego takiego uczucia na to. Może kac. Damn, that's low. Szukam jakiejś hardkorowej... hardkorowej informacji, ale... Jesus Christ. Nie będę szukał teraz. Jebać tych ludzi, Mateusz. To są tylko ludzie, którzy przeżyli horror. Jezus Maria. Właśnie, jeszcze w temacie. 16 stycznia, czyli wczoraj, japońska telewizja podała podobne ostrzeżenie, ale wycofali je 5 minut później. Miałem wkleić tutaj linka do tego, ale zapomniałem. Czy ktoś go wrzucał na Discord? Chyba nie. Nie, znalazłem go gdzieś indziej. No nic. To co, motion capture next level? Yes. Motion capture next level. To jest. A to jest taka króciutka rozkmina. Trafiłem na coś takiego dziwnego strasznie. I strasznie mnie to zdziwiło. Nie wiedziałem, co to jest. Nazywa się to. Miku Miku Dance bodajże. I to jest coś takiego, że ludzie projektują asety w 3D. I inni układają choreografię do muzyki. Możesz podłożyć, do jakby, jak już masz modele 3D, to po prostu możesz podłożyć dowolną postać pod to. Mm-hmm. To jest głównie na anime nastawione, z tego co widzę. Tak, one wszystkie mają ten sam szkielet pewnie, nie? Tak, ale trafiłem to z dziwnego... Kurczę, ze złej strony zacząłem. Powinniśmy zacząć od konkursu, ale nie ważne. bo... Na NineGagu, to jakby wyszło na NineGagu ranking, taki report, jak to się to mówi, raport z Pornhuba, który mówił, jakie były najczęstsze te wyszukiwania. No, omawialiśmy je chyba na jakimś noworocznym. Tak, ale teraz wyszły, widzę, że to wyszło jakoś tak przed chwilą, jakieś takie z tego roku chyba, wiesz? Całego 2017, bo ja mówiłem o
o 2016 chyba, czy coś takiego. Może. Ej, nie, no, ma i Overwatch aha, i tutaj. Już wszedłeś na to, już wszedłeś tutaj. Tak, a miałem nie wchodzić? Napisałem ci nie. O nie, dobra, to czekaj, to się to wyłączę. Widziałem może trzy rzeczy. Nie, ważne. Okej. Widziałem Porn for Women w jednym miejscu i widziałem Overwatch, a tak poza tym nie patrzyłem. Ach, no właśnie. No, trudno. Jedź kolejne punkty. Nie, mam zgadywać rzeczy? No chciałem ci zrobić zagadkę, ale widzę, że ten. Ale jaka jest najdziwniejsza rzecz, która była wykorzystywana, wyszukiwana? Dla mnie? Dla mnie milfy. Ale to tylko ale ja. jedną z kategorii, które były wyszukiwane jest fidget spinner. Fidget spinner porn? To nie znaczy... wiem, było... Fidget spinner jedną z rzeczy, które były wyszukiwane. Z ciekawości wejdę teraz na swoją ulubioną stronę porno i zobaczę, czy coś tam znajdę, ale... Jeśli powiedziałbyś mi, że jest filmik, na którym koleś kręci fidget spinnera na penisie, to z ciekawości bym go raz odpalił, przyznam się, bez bicia. Fidget... Chyba, że laska by kręciła na sobie. O kurde. Okej, dobra, już rozumiem. Nie, masz analną wtyczkę na końcu, której jest fidget spinner. To znaczy, że pani umieszcza w sobie wtyczkę, a potem kręci fidget spinnerem. To brzmi strasznie dziwnie. Ja wiem. Nie dziwniej niż niektóre rzeczy. No. Jedno najdziwniejsze porno, jakie widziałem, to było porno z hoverboardami, gdzie laska i koleś przebrali się za takie dinozaury, co możesz kupić strój dinozaura, nie? I jeździli na hoverboardach wokół kanapy, dopóki on jej nie złapał i wtedy się ruchali. Także pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają nas w biurze na głośnikach. Jakby podoba mi się, że jest, że ten, że... jak to powiedzieć? Że podoba mi się, że... że jesteś tak na czasie z tym, że wiesz, co się dzieje. To znaczy ja nie wiedziałem o fidget spinnerach. Pierwszy raz widzę, przyznam, fidget spinner w tyłku. Ominęło mnie to zupełnie. Nie pomyślałem, żeby wyszukać coś takiego, nie? Na stronie porno. Ja tam zwykle mam, wiesz, swoje takie stare szlagiery, które wyszukuję. Szlagiery. Tak jakby, wiesz, radio Złote Przeboje porno. Damn. Ale to nie przyszliśmy tu rozmawiać o moich zwyczajach porno. Porozmawiajmy o waszych zwyczajach porno. Pod numerem 777-498542 możecie opowiedzieć o swoich zwyczajach wyszukiwania porno. Tak, i co mnie z tego wzięło, że na przykład, czy będzie w takim razie coś takiego, że będziesz projektował, czy będzie zawód taki, że będziesz projektował, czy jest w ogóle jakiś taki stok dla właśnie, o, ty będziesz wiedział, czy jest stok dla porno? Dla porno animacji na przykład? Żeby wziąć zdjęcie, które możesz przerobić, czy jak? No, ale na przykład nie tylko zdjęcie, bo jedną z rzeczy w animacji masz oprócz zdjęć, to masz też przecież możliwość tego, ruchu, nie? Zakodowanie ruchu. Mhm, ale w jakim sensie, że bierzesz zdjęcie, wrzucasz do After Effecta i poruszasz zdjęcie? No, zakładam, że jak masz modela 3D zrobionego, to potem po prostu animację... Możesz podmienić po prostu pod animację. A, mówisz stokowe modele 3D na przykład. Tak, ale też stokowe animacje. Że na przykład masz animację seksu. Mhm. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Może jest, bo jest ogromna baza ludzi, którzy robią w tym takim programie Steam... Nie Steam, tylko... Jak się nazywa silnik? Source od Half-Life'a. Mhm. Source Film Movie Maker jest taki program, który pozwala ci animować na postacie z gier na silniku Source. I ludzie robią modele różnych postaci z Overwatcha, z różnych innych gierek i robią sceny seksu na gifach właśnie tam. Także możliwe, że jest strona, na której, wiesz, wymieniają się modelami, to na 100%, bo często używają wszyscy jednego modelu, który ma najlepiej zrobioną waginę na przykład. Bo to jest strasznie trudna sprawa, stary, zrigować taki model, który musi się wyginać w tyle różnych stron i jeszcze musi mieć opcję, wiesz, żeby wchodziło coś w niego w jakimś miejscu. Nie wiem, czy kiedyś rozkminiałeś, jak skomplikowane geometrycznie są biodra, ale to jest masakra.
Powiem ci, że wolałbym chyba narysować porno niż, w sensie animację porno niż rigować taki model i robić to w 3D. Ale też nie jestem specem, nie? No czaję. Ale to jest moja opinia eksperta. Jest. Aj, dziękuję za cały temat fidget spinnerów w dupie, bo ja wrzucam to teraz w zakładki i zamierzam sprawdzić to dogłębnie później. Okej. Okay. Mieliśmy tego, co byś zrobił. Mieliśmy już to, tak? Co byś zrobił? A co, idziemy w newsy? A jeszcze puchar za suchar. A jeszcze puchar za suchar, ale to jest takie. Niektórzy mają. To jest taki głupi żart, że niektóre związki mają takie na przykład. Mają. Jak to się mówi, czystą kartę? Nie, mają takie get out of jail free card, nie? Czyli mają na przykład pięciu ludzi, z którymi możesz się przespać, jeśli będziesz miał taką możliwość. Masz limit. Czy chodzi o konkretnych pięć osób, które jeśli uda ci się kiedyś wyrwać, to możesz się z nimi przespać. Tak, i bez żadnego, wiesz, zdrowe związki tak będą miały, bez żadnego... Bez konsekwencji. Tak, bez żadnych konsekwencji. Teraz... moje pytanie jest, wiesz, i właśnie tutaj facet, wiesz, facet mówi, że no, powiedział, ustalił to ze swoją żoną i zrobili taką listę. Mhm. I ona wybrała Brada Pitta, Chrisa Hemswortha, Davida Beckhama, Channinga Tatuma i Brada Coopera. On wybrał, ja wybrałem jej siostrę, jej kuzynkę, jej najlepszą przyjaciółkę, sąsiadkę i nauczycielkę naszego syna. Mężczyźni są prości. To się nazywa mierzyć siły na zamiary. Ale potem Jessica Alba, wiesz, zgubi się w ich mieście, przyjdzie do nich i będzie super napalona, ponieważ siedziała na butelce przez całą drogę. I on będzie musiał powiedzieć, przykro mi, ale miałem do wyboru pięć osób i nie byłaś jedną z nich. Czy ona robi jeszcze filmy? Kto wie? Jessica Alba? My sprawdzaliśmy to ostatnio. Chyba sprawdzaliśmy. Sprawdzaliśmy, że prawdopodobnie nie żyje. Dawno jej nie widziałem, prawdopodobnie nie żyje, to musi być to. Hej Mateusz, zapraszam cię na newsy. Yeah, w końcu. Pomijamy, co byś zrobił, gdyby zostało ci 38 minut, bo to zostało omówione. Tak. Okej, okay. Dzień dobry, borowanie trójki, proszę. Tak, ja właściwie miałem to przeczytać. Dzień dobry, borowanie trójki, proszę! Ponieważ do gabinetu dentystycznego wjechał samochód. Gabinet dentystyczny znajdował się na pierwszym albo drugim piętrze i samochód wjechał przez okno, przez ścianę. Mamy generalnie dzisiaj... As you do. Mamy dwie kategorie newsów dzisiaj. Rosja i samochody w ścianach. To jest pierwszy samochód w ścianie, bo to jest Kalifornia. Kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, był trzeźwy, w tym sensie, że nie wykryto żadnych śladów alkoholu, ale przyznał, że był pod wpływem narkotyków. I teraz zabawna rzecz jest taka, jak przeklikamy te zdjęcia, to możesz zobaczyć, że tam tak jakby... To nie jest tak, że tam masz jakąś rampę albo taki parking duży, pobliski, z którego możesz zeskoczyć do środka tego gabinetu. On musiał się wybić na tym takim... Na tej takiej ziemi, która jest zrobiona około ulicy, na której są drzewa. Ona jest tak pod kątem, więc musiał jechać zajebiście szybko, wjebać się w tą ziemię i poszybować prosto do tego okna. Co musisz przyznać, że byłoby trudne, gdyby chciał to zrobić. To jest takie GTA trochę. Tak. Na pierwszym piętrze. Jezu, co on musiał... Jak on to zrobił? On w ogóle przeleciał przez jedną ulicę, jeszcze tutaj piszą. Tak, na drugim pasie. To jest bardzo skomplikowane. Ciekawe, czy jest szansa, że ktoś miał tam kamerę. W Rosji by mieli. Tak. Szkoda, że to nie, tak, nie jest to z Rosji. Gigantyczny respekt ode mnie. Mhm. W sensie, naprawdę nie zrobiłbym tego specjalnie. Bo może się zdarzyć tylko To brzmi w ogóle jakby koleś się pomylił w GTA, nie? Tak. Przepraszam, myślałem, że gram w GTA, ale jechałem prawdziwym samochodem. Dlaczego myślał pan, że gra w GTA? No bo ja kupiłem sobie kierownicę, jeżdżę kierownicą po GTA, jestem zjarany albo pijany za każdym razem. Gratulacje do tego pana.
Następny news. Chcesz mieć zrobione, zrób to sam. Tak. To jest Rosja. Ale równie dobrze mogłoby zdarzyć się w Polsce i ma powiązanie z Polską, mój drogi. O! Gangi, które szmuglują dobra do Rosji, w sekrecie naprawiły drogę na granicy białoruskiej, po to, żeby było im łatwiej prowadzić swój biznes. Po prostu pojechali... To jest super, to tak, jest super historia. Jak to się nazywa? Partyzancko naprawili drogę. Ostatnio, wiesz, kiedy to wykryto, to zaczęto monitorować tą drogę i udało się zatrzymać konwój, który wiózł 175 ton jabłek, które są sankcjonowane, jabłek z Polski w ogóle, wartych 13 milionów rubli. Jabłka zostały zniszczone, bo z tego co wiem jest jakiegoś rodzaju embargo czy coś takiego. Tak, jest. Był motyw, że przecież Putin nałożył embargo na polskie jabłka. Tak, a nie było odwrotnie, że to my nałożyliśmy embargo na Rosję, czy coś takiego? Nie, oni powiedzieli... Nie potrzebujemy waszych brudnych jabłek. Coś takiego było. Coś było polskie, żeby jeść polskie jabłka. Było, pamiętam. Zachęcali do tego. Ponieważ rynek rosyjski odszedł. Ale myślałem, że to Europa nałożyła embargo na Rosję i powiedzieli, nie będziecie od nas kupować rzeczy, będziecie wszyscy głodni. A Rosja powiedziała, no tak, ale mamy wasz gaz. Na co Polska powiedziała, no to my wam po cichu wyślemy 175 ton jabłek. Tylko naprawcie drogę. To było... Aha. To była jakaś taka... Czaję. To była jakaś taka akcja z poprzedniego roku. Tak. Nie wiem do końca na rok czym temu, albo dwa lata temu w ogóle. Kiedy Rosja była w wiadomościach ostatnio? Znaczy poza teraz. Tak, to było związane z Krymem na 100%. Dzięki za podpowiedź, Tumak. Także nie wiem, podoba mi się to. Wydaje mi się, że jakbyśmy zamiast walczyć z przemytem, zadbali o przemyt w Polsce, to może mielibyśmy zrobione wszystkie drogi. Nie. Może nie tylko euro jest w stanie, wiesz, zmienić Polskę. Może przemytnicy również. Nie wiem, ale wiesz, fajnie. Wczołgał się do sklepu. Zgadnij, czym wjechał w sklep ten człowiek. Jezus, wszyscy wchodzą w ten. To jest jeszcze inny news, tak? Tak, to jest news z Rosji tym razem, ale także z samochodem w ścianie. Jak otworzysz tego newsa, to zobaczysz, że on chyba wjechał do rosyjskiego gapu. Jest to taki znak, który mówi chyba bab. Facet wjechał czołgiem do sklepu. Ukradł go z paramilitarnej szkoły prowadzenia samochodów. Zakładam, powiedziałem samochodów, mam na myśli driving. Zmiażdżył po drodze zaparkowany samochód, a potem wjechał w sklep, wysiadł z tego czołgu, wszedł do środka do sklepu przez wyłamane okno i ukradł butelkę wina. Następnie został aresztowany. Jeśli wejdziecie sobie na tego newsa, dlatego wam go wkleję, to możecie zobaczyć nawet filmik z tym samochodem. Ale nie wjechał jakoś głęboko do środka, wydaje mi się, że to wiesz. That's what she said. Just the tip of my armored vehicle. Dobrze. Russia representing. Cieszę się, bo zawsze, wiesz, pojebane rzeczy były z Florydy i to było takie amerykańskie i tak robiliśmy, wiesz, polski podcast, który był totalnie o Ameryce, a teraz mamy takie wschodnie wstawki. Cena sławy. To mi się podobało. Cena sławy. To wysłałem do Radka tak, od razu. Co to jest? Boss Yakuzy został aresztowany w Tajlandii po tym, jak jego tatuaże stały się, wiesz, poszły wiralowo na Facebooku. Ma tatuaże na całym ciele. No. I ktoś zapostował zdjęcia tych tatuaży na Facebooku, one poszły w viral, dużo osób je zobaczyło i dzięki temu rozpoznano go gdzieś w Tajlandii. Ukrywał się 15 lat. I został pokonany przez Facebook. Rozumiem, że on był, spędzał czas, bo to jest taki starszy koleś, 74 lata, spędzał czas w Tajlandii i zdjęcia... Ty też musisz być niezłym skurwielem, nie? Jak jesteś emerytowanym członkiem Yakuzy. No. Może był czynnym członkiem Yakuzy, tylko starym po prostu.
Miał dużo tatuaży, więc może był bardzo, wiesz, wysokolevelowym członkiem Jakuzy. Wziąłem to Radkowi. Radek powiedział, Radek mój osobisty nadworny specjalista od Japonii, powiedział dosłownie to. Czekaj. Dlatego nowe pokolenie Jakuzów już tak chętnie nie robi sobie wielkich tatuaży. Na topie są raczej małe po wewnętrznej stronie bicepsa. Na tej stronie uda. Gdzieś tak na pachwinie taką różę poproszę. Ktoś zapostował zdjęcie jego grającego w jakąś grę planszową, na którym było widać, że ma tatuaż na całe plecy i brakuje mu jednego palca. I policja japońska zobaczyła to zdjęcie i rozpoznała go i zażądała jego aresztowania. No, fuck. Uważam, że zajebista jest ta historia. God damn. Przedostatnie. Poznaj Klingona. To tak. Dostaliśmy od Łukasza, o ile się nie mylę. Łukasz to jest chyba nowy Emil. Łukasz to jest, czyli Marvelowy koleś? Tak, ponieważ wydaje mi się, że to ten sam awatar i ta sama osoba, tylko inna ksywa. Łukasz zapostawał nam, Szwecja otwiera pierwszy na świecie klingoński ośrodek turystyczny w Sztokholmie. Będziesz mógł przyjść tam, będą mieli otwarte drzwi. Będziesz mógł spróbować klingońskiej kuchni, posłuchać klingońskiej opery i poznać wskazówek ratujących życie w codziennej interakcji z Klingonami, abyś mógł zaplanować wakacje w naszym wielkim imperium i pierwszym mieście na planecie Kunos bez ryzyka dyskomfortu lub przedwczesnej śmierci. Zastanawiam się, czy Star Trek ma jeszcze aż tak duży following, żeby oni mogli się utrzymać z czegoś takiego. Star Trek sam? No. Bo on był, wiesz, on był gigantyczny, ale nie wiem jak w tej chwili. Czy jeszcze są tacy, wiesz, diehard fani Star Treka, zwłaszcza z nowego pokolenia. Co wy na to, czat, jesteście? Ja nie, wiesz co, wydaje mi się, że Star Trek... Wydaje mi się, że ze Star Trekiem, wiesz, troszkę czasu minęło też, nie? No minęło, są niby nowe filmy i seriale, ale one nie... Nie wiem, czy, w sensie wydaje mi się, że są fani Star Treka, to jest Die Hard, ale to są wszystko starsi ludzie. Nie mam wrażenia, że młodsze pokolenie się tak wkręca w Star Treka jak stare, ale może mi się po prostu tak wydaje, nie mam takich znajomych. Pewnie tak trochę jest. Biedny Star Trek. Good guy Star Trek oddał Star Warsowi swoich fanów. Mikołaj twierdzi, że wielkie fandomy umarły. Przy czym... No, może to jest dlatego, że jest tak dużo opcji znajdowania sobie nowych rzeczy i wkręcania się w dużo małych fandomów. I tak jakby trzymanie się jednego wielkiego fandomu trochę umarło. Nie wiem. To jest taka moja mała, wiesz, moja mała myśl. Bo ja sam wkręcam się zawsze w bardzo dużo rzeczy naraz. No czaję. Poza Harrym Potterem, którego, wiesz, jestem dziwką. Jestem dziwką Harry'ego Pottera. Chodźmy w kącik robotyczny, co ty na to? Masz ochotę na jakieś te twarde roboty? Twarde roboty? No to do roboty. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! W takim razie roboty. Czekaj, jeszcze były dwie rzeczy. Jeszcze był Jugot Ubert. O nie, wycofaj. Ale to pasuje. No to ale idziemy. To pasuje. Okej. Więc w Polsce, nie wiem tylko gdzie to było. W tym. W Anglii? W Warszawie pewnie. W Polsce czy nie w Polsce? Właśnie nie wiem już. Ja poszukam, mów o co chodzi. Damn, no. Nie mogę znaleźć. Okej, była tajna akcja policji, która była jakby był nalot na siedzibę Ubera. Mhm. Jedną z. I jedna z takich rzeczy jest taka, że Uber nie ma, nie, jakby, bo wiesz, on ma praktyki, które mogą być trochę nielegalne. No mieli kilka afer już. A little illegal. Not absolutely illegal, just a wee bit illegal. Jeśli szukałeś, w jakim mieście był nalot, to w Montrealu.
O Montrealu, okej. Okay. Ja myślałem, że w Polsce ale, to było. Ale na całym świecie, na całym świecie jest ten... są jakieś te... Oni używają tego, o czym tutaj mowa na całym świecie. No. Okej, okay, więc jest to... ta praca to był... Mają, Uber ma taki system, który się nazywa Replay bodajże i zadaniem tego systemu jest w przypadku takiego właśnie nalotu odłączyć wszystkie serwery, więc śmieszne jest to, że wszystko jest trzymane dzisiaj w chmurze, a policja, wiesz, z uśmiechem na ustach przychodzi i konfiskuje komputery i jest taka zadowolona z siebie, podczas kiedy tak naprawdę, wiesz... Na komputerze nie ma niczego. Tak, na komputerze nie ma niczego, no. Powinni zabierać telefony. Ale to nie ma znaczenia, nie? Bo jeżeli masz... Właśnie o to chodzi, że żyjemy w czasach, gdzie możesz mieć tak naprawdę... nie nadążą za... Jakby nie nadążą za korporacjami. Mhm. Kraje nigdy. Nigdy. I jesteś w czasach cyberpunku, gdzie po prostu nie ma możliwości, nie? Mhm. Tak. Rozkminiałem to teraz właśnie z powodu Black Mirror. Gdzie, wiesz, Google ma możliwość, ma technologię, która pozwala ci porównać twoje zdjęcie i znaleźć dzieło sztuki, na którym jest twoja twarz. To znaczy, że mają technologię, która jest w stanie rozpoznać twoją twarz ze zdjęcia. I Monika, wiesz, tak mówi, że to jest trochę martwiące, ale ja myślę, no tak, tylko że władze nie mogą pójść do Google'a i powiedzieć, dajcie nam tą technologię. To Google powie, nie, to jest nasza technologia, to jest nasz mały sekret, proszę stąd wypierdalać. Od no, dokładnie. Dzieli nas tylko to, że korporacje nie mają jeszcze własnych sił zbrojnych. W pewnym sensie mają. Mają ochronę, nie? No mają ochronę, ale własną... Brak jest dedykowanej korporacji do tego, wiesz? Nie, ale oni wynajmują służby ochroniarskie chyba, oni nie... Tak, ale nie wiem. W cyberpunku zawsze była osobna korporacja, która zajmowała się właśnie tym, czyli... jakbyś wynająć tą korporację do ochrony jeszcze, nie? Mhm. Ale to fakt, jest coś takiego, nie? No żyjemy w ciekawych czasach generalnie, bo no powiem ci, że wszystko, co jest związane teraz z krajami, strasznie śmieszy. Kraje są po prostu tak do tyłu we wszystkim. No tak, no bo kraj nie zarabia pieniędzy, tak jakby, nie? Nie ma... No jak nie zarabia pieniędzy? Ale nie ma zbędnej kasy, którą może dać na badania, na tajne badania, które mają, wiesz, dać im możliwości tego typu. Muszą to być jawne badania, jeśli idą na to publiczne pieniądze. Mikołaj też zwraca uwagę, że są korporacje, które mają działania zbrojne i to jest na przykład Blackwater. To jest taka firma najemnicza, którą możesz wynająć do ochrony albo jakichś akcji. No żyjemy w cyberpunku, stary, z dnia na dzień coraz bardziej, nic nie poradzisz. No super. No super i nie super. Mi się podoba. Wiesz, cyberpunk wiąże się między innymi z gigantyczną różnicą między bogatymi i biednymi, nie? No tak, ale to już jest. No już idziemy w tamtą stronę bardzo raźno. To już jest. Nie no, jesteśmy w czasach jakby ciągle kryzysów gospodarczych, nie? Więc zadanie, jakby założeniem tego jest takie, że w przypadku kryzysu cierpi tak naprawdę... W przypadku kryzysu cierpi klasa średnia, nie? Mhm. Biedni pozostają biedni, bogaci się bogacą, a klasa średnia cierpi. Jeśli chcielibyśmy pogadać o przyczynach i skutkach generalnie zmian światowych, to czuję, że Mikołaja moglibyśmy wciągnąć na audycję kiedyś, bo on czyta książki ekonomiczne. Damn. No ja trochę ty też czytasz takie książki. Ja spędziłem ostatnio dużo czasu analizując ostatnio rynki i ten. Teraz spędziłem ostatni, powiedzmy, miesiąc analizując następną bańkę, jaka będzie, ekonomiczną, jaka będzie, nie? Minęło 10 lat, więc jesteśmy w trakcie. A jest taka... Jesteśmy due. Jest taka opcja, że, wiesz, zgłębiając te tajniki, nagle dowiesz się, że wchodzi nowy rodzaj puszki do napojów, który będzie tak wielką rzeczą, że trzeba inwestować w firmy produkujące te puszki? Jeszcze raz? Czy jest możliwość, że zgłębiając te wszystkie tematy, sprawdzając, w co warto inwestować i tak dalej, nagle trafi do ciebie informacja, że pojawiają się nowe puszki do napojów na rynku i ten, kto zainwestuje w firmy robiące te puszki, ten będzie bogaty za 2 lata? Czy jest opcja, że będziesz inwestował w takie rzeczy?
nie wiem. Nie musiałem inwestować w puszki. Tak tylko rozkminiałem. Dobra, to co, kącik robotyczny dalej? Kącik robotyczny. Powiedz mi, co jest najlepszą rzeczą ever? Okej, okay, więc ostatnio była na fali gwałtów. Surfując na fali gwałtów. Tak, surfując na fali ostatnich gwałtów, które się wydarzyły. Chodzi ci o te znane, celebrity gwałty. Tak, wszystkie gwałty, jakie w ogóle kiedykolwiek były. Na fali tych gwałtów ostatnio. Jest to taki temat rzeka, nie? Czyli... Temat rzeka, po której możesz surfować jeszcze, na fali gwałtów. Tak, jeszcze nie znasz li celebryty, który by uniknął tego losu. Trochę tak, z jednej albo z drugiej strony, nie? No dokładnie. I teraz, co się dzieje, to jest coś takiego jak inteligentne kontrakty. Mhm. Czyli założenie inteligentnych kontraktów to jest takie, że istnieje coś, co... jeszcze raz. Że... No. To ja się zawiesiłem się chwilkę. Inteligentne kontrakty to są takie... normalnie jak zawierasz umowę, to musisz mieć, wiesz, prawnika i to wszystko działa i to wszystko musi być, wiesz, notarialne, gdzieś tam spisane i tak dalej. Nie? Natomiast inteligentny kontrakt, no to jest coś, co możesz algorytmicznie jakby sprawdzić i zweryfikować, nie? I wtedy stawiasz rzeczy i to ci pozwala jakby... Na tym Ether dzięki temu się rozwija, nie? Dzięki temu ja mogę na przykład ci sprzedać usługę. Sprzedać usługę i dzięki temu mogę cyfrowo potwierdzić działanie tego, nie? Mhm. I czy to zostało wykonane i przekazać środki i tak dalej. I to jest wtedy bezpieczne, nie masz pośrednika, nie? No. Czyli tak samo jak... I działa to tak samo trochę jak blockchain, czyli bitcoinów, nie? Czyli właśnie masz taką sytuację, nie? Jak blockchain, czyli masz apkę do tego, która... Co? Jeszcze raz. O czym mówisz? No, blockchain działa w ten sposób, że masz... O czym mowa teraz jest? O czym, do czego zmierzamy? O inteligentnych kontraktach. Okej. Okay. I zmierzamy do tego, że dzięki temu możesz bez jakby notariusza, tak, zawierać umowy, które będą cyfrowo weryfikowane. A weryfikowane w ten sposób, że wszyscy używający tej apki będą potwierdzali, będą przerabiali tę waszą umowę, ponieważ jest to jak blockchain, tak? No... Nie, no blockchain to jest tylko sposób kodowania tego i przekazywania dalej, żeby stwierdzić, czy ten kontrakt został wykonywany, jakie części tego kontraktu ewentualnie zostały wykonane. I to chodzi o to, że te transakcje, które są możliwe, jest możliwe ich śledzenie, czyli sprawdzenie w przeszłości, i one są nieodwracalne. Okay. Tak, czyli nie możesz cofnąć tego. Mhm. Tak jak zgodziłeś się na seks, to zostajesz zgodzony na seks. Dokładnie. I ktoś wymyślił apkę. Mhm. Nazywa się Fling. Mhm. I Legal Fling. I ta aplikacja pozwala ci zawierać inteligentne kontrakty na seks. Aha. I wyskakuje ci notka: Jake is requesting sexual consent. To się może przydać w niektórych krajach, stary. To by uważam, się że, zabawne, ale... Uważam, że mamy na przykład jak Ameryka. Nie, to Szwecja chce wprowadzić prawo, które będzie wymagało zgody. Konkretnie, wiesz, explicit consent, czyli tak jakby jedno... Jak to się nazywa? Explicit. W sensie, że mówisz bez możliwości pomyłki, nie? Tak. Że wydajesz zgodę przed kontaktem seksualnym i to może być umowa ustna. Nie musi to być na papierze. Nie wiem, czy to coś zmieni, bo teoretycznie ktoś może powiedzieć, że ktoś się zgodził, a druga osoba wciąż może powiedzieć, że się nie zgodziła. Ale nie będzie pewnie pomyłek w taki sposób. Wiesz co, no, niedawno była akcja z Azizem Ansari. Mhm. To pisał coś Łukasz o tym.
I to jest śmieszne bardzo. Ja tego kolesia akurat bardzo lubię, nie? No znasz uważam, jego że jest to... sceniczną personę, nie? Mhm. Nie, ale tego kolesia bardzo lubię. Uważam, że jest bardzo fajnym... bardzo fajnym kolesiem. Mhm. Łukasz pisze, była... że zrobiono mu laskę, a potem laska zmieniła zdanie i powiedziała, że była molestowana. Generalnie zrobiło się odwrotnie, to on zrobił jej, że tak powiem, laskę. Mhm. I ona zmieniła zdanie później i stwierdziła, że on ją do czegoś zmusił. Przykre. Może nie był zbyt dobry. Nie, w sensie najgorsze było to, że wiesz, że ona powiedziała jakby, wyraziła na to wstępnie zgodę, nie? Mhm. I wszystko było okej. Okay. W trakcie tego nie powiedziała nic. No. Samego tego działania nic nie powiedziała. I... Czekaj, możemy zrobić chwilkę przerwy? I wracamy po krótkiej przerwie. Nie jestem pewien, w którym miejscu byliśmy. Byliśmy ciągle w aplikacji. Mówiliśmy o aplikacji, dzięki której można zawierać inteligentne kontrakty seksualne, inteligentne kontrakty, dzięki którym możesz wyrazić zgodę na seks. Ale to co, wtedy jeśli laska mówi, że uprawialiście seks i ty ją przymusiłeś, to ty wyciągasz aplikację, mówisz sądowi, wysoki sądzie, ruchaliśmy się w sobotę i oto jest nasz kontrakt z soboty, który wyraża zgodę na seks w sobotę. Mhm. Spoko. No jest to łatwiejsze. Mówi, otrzymałem zgodę. Mhm. Bo, no sorry, ale jeśli chodzi o to, wiesz, jeśli chodzi o ten przykład Aziza akurat, to on jest strasznie naciągany, nie? No w sensie, bo, ja mam teorię. No. Więc ta pani przychodzi na policję i mówi o tym i oni rozmawiają z nim i mówią... Proszę pani, pan Aziz Ansari twierdzi, że wydała pani pozwolenie. Ona mówi, no tak, wydałam pozwolenie na dobrą minetę. O! Na policjanci. Przy okazji przeleciałam małego chłopczyka i wszyscy policjanci, nice. No czaję, ale... I don't know, man. Wydaje mi się to takie dziwne. W sensie... No. W sensie co dziwne, że trzeba mieć pozwolenie na seks? W sensie, że trzeba mieć pisemną zgodę, czy może cała sytuacja z Azizem, czy jak? Nie, z Azizem właśnie o to chodzi, że wydaje, że ta cała sytuacja jest strasznie dziwna, bo oni się spotkali, umówili się, poszli... W ogóle jest taka... Dwie rzeczy muszę tu powiedzieć. Po pierwsze w ogóle cała akcja jest taka mega naciągana, bo o ile rozumiem, że Louis C.K. jest jeszcze, wiesz, tam wielkim, rudym, strasznym kolesiem, ale Aziz to jest mniejszy od większości lasek, więc no. Gdyby ona chciała, mogłaby go pewnie obezwładnić bez problemu. No. I teraz moja rozkmina jest taka, mhm. że... Moja rozkmina jest taka, że w całej tej sytuacji po prostu wydaje mi się, że najpierw byli seks, a potem ona zmieniła zdanie, nie? No może, ale nie wiemy tego. No tak, ale to jest coś innego niż gwałt. No, w sensie... Oczywiście, że tak wtedy, to jest strasznie chujowe, ale nie wiesz jak było, w sensie Aziz może powiedzieć, że ona miał zgodę, że wiesz, że była chętna wcześniej, ona twierdzi, nie, że ale nie mają, no wiesz, on udostępnił, że tak powiem, swoje SMS-y chyba, które tam pisali. Aha, no to coś takiego, z których wynika, no tak, no dlatego, to nie do chodzi o to, że tam nie chodziło do końca chyba o gwałt, tylko chodzi tak w sensu stricte, tylko chodziło o... Jejku. Molestowanie? Nie mogę się wysłowić. No, można powiedzieć o to, że... Jezu, jestem nieogarnięty dzisiaj, w sensie trochę ciągle gubię ten...
ciągle gubię rzeczy. No, chodziło o to, że on ją przymusił do tego w pewien sposób, nie? Że ona poszła i zrobiła i tak dalej, ale tak naprawdę wcale nie chciała. Mhm. No i tak. Że on ją swoim statusem ją przymusił do tego. No, no to taka jest historia. To jest dosyć śmieszne. No, nie wiem, stary. Nie. No jest to sprawa bez odpowiedzi, ponieważ masz dwie strony, które mówią co innego i teraz cały problem jest wokół tego, kto ma rację, nie? A nie możesz stwierdzić, że koleś jest nieduży, więc w takim razie niemożliwe, żeby ją przymusił. Może ćwiczy karate. No ale nie jest nigdzie, nigdzie nie było powiedziane, że on ją przymusił. Ona też nigdzie tego nie powiedziała. To co, powiedziała, to że zmieniła zdanie później? Tak. Czekaj. Jedziemy. Co jedziemy? Więc jest, New York Times napisało: Aziz Ansari is guilty of not being a mind reader. Mikołaj pisze coś ciekawego tutaj. Masz system prawny, który jest stworzony do tego, żeby rozstrzygać spory odnośnie własności, a jakoś jako kultura stwierdziliśmy, że będzie też odpowiedni do rozstrzygania skomplikowanych rzeczy, jak relacje między ludźmi, w tym seks, jeśli tylko wprowadzisz kilka ulepszeń i kończysz z takim potworkiem jak blockchain dla seksu. Okej, okay. No więc generalnie... No? Cała historia jest dosyć śmieszna. Ona wygląda w ten sposób, że spotkali się. Spotkali się, ona przyszła do niego, on zaproponował jej seks, ona powiedziała, że nie, on nie zrobił ruchu w tą stronę. No, próbował nie przerwał zalotów, ale nic nie zrobił. W tym, jakby wiesz, takiego mocnego. I zamiast po prostu, wiesz, powiedzieć, że spoko wyjść, no to napisał jej, wiesz, no okej, okay, jeżeli nie, wiesz, to tak jak całujesz kogoś i ktoś mówi, że nie, no to mówisz, okej, okay, dobra, nic się nie stało, nie? Nic nie musi być, no ale sprawdzasz wody, nie? Mhm. I tak, może on tutaj... mówi z uprzejmości. Tak, i tu. Nie, no dlaczego? No przecież możesz kogoś, w sensie, no nie wiem, no możesz kogoś pocałować i ktoś może powiedzieć nie i to nie jest nic takiego. No. W sensie ale nie czaję. Czemu w pitch? No bo tam mówiłeś, że była mineta. Z tego co czytałem, to już... Czyli bo, został o, mam trzy różne artykuły. No trzy różne artykuły, wiesz? I jeden był bardziej explicit. Powinniśmy byli nie ruszać tej sprawy, bo nie mieliśmy o tym artykułu w ogóle, tylko napisali nam na czacie, że coś takiego zaszło. Nie, ja to miałem w tym, ale zdecydowałem się o tym nie gadać. Co dalej? Jest taka fajna, a propos tego jest taka fajna babeczka, którą ostatnio słuchałem. A propos gwałtów, powiedziała... czy APEK? A propos, psycholog taka, niesamowicie ogarnięta babka, ona się nazywa Camille Paglia. I to jest niesamowita babka, to jest feministka właśnie, która strasznie fajnie podchodzi do sprawy tych gwałtów. Mówi, że cała ta sytuacja to jest infantylizacja kobiet. Znaczy? To znaczy, że kobiety, co ona mówi, że kobiety co powinny zrobić, to wziąć odpowiedzialność za swoją sytuację. Czyli jeśli nie chcesz wejść, nie chcesz, no nie wiem, to jest trochę tak, jakbyś nie chciał być, jakbyś pojechał do kraju wojennego ty i tam został ogarniętego wojną i został zastrzelony. Mhm. I w takiej sytuacji ona... Kurczę, ja nie powiem tego super i będzie to brzmiało strasznie źle. Natomiast ona pokazuje jedną rzecz, że bardzo, ona rzuci jeden kolejny argument, że jakby to, co te wszystkie przypadki pokazują, to, że kobiety bardzo często są
stawiają się w, tak jakby w roli bezbronnej ofiary. Mhm. Podczas kiedy tak naprawdę nie są bezbronne. I to jest coś takiego, co ona pokazuje. I w tej tak. sytuacji to nie jest tak, że ktoś się na nią rzucił, to nie jest tak, że ktoś nim przymusił, to nie jest tak, że ona powiedziała, wiesz, ani nie powiedziała, że okej, dobra, chcę wyjść, tak? Ani nie powiedziała, dobra, widzę, tak jakby trochę zabierasz komuś, nie wiem, no jeśli spotykasz się z kimś, komu się podobasz mhm. i jesteś z to, i wiesz, przebywasz z tą osobą, no to i ktoś ewidentnie do ciebie się przystawia, a ty nie chcesz, no to nie siedzisz z tą osobą dłużej, tak? Bo jest to niemiłe dla ciebie i niemiłe dla tej osoby drugiej. Tak. Nie, jasne, że tak. To są mądre słowa. Przy czym problem jest taki, że prawo będzie starało się chronić tych najbardziej zagrożonych i tych najsłabszych. Także prawo będzie starało się iść w stronę taką, żeby... Wiesz, uchronić najsłabszych, nawet jeśli niektórzy będą mieli niewygodnie z tego powodu, nie? Jest ciężki temat, no. Zawsze był. Może zawsze będzie. Może wprowadzenie apki, która wymaga kliknięcia, kiedy chcesz uprawiać seks, żeby było wiadomo, że jest pozwolenie, to jest dobry pomysł na przykład na 10 lat, żeby wszyscy się przyzwyczaili, że to pozwolenie musi być, a potem możesz wycofać taką apkę. Może to są takie, wiesz, kółka treningowe dla ludzkości. No... Ale racja, racja, no. Chodźmy dalej, chodźmy w krokopór. Znajdę tylko tą babeczkę, bo ona mówiła naprawdę, jakby ona podsumowała ten temat fajnie. Ja nie jestem na tyle... Raz, że nie czuję się dobrze jako adwokat w tej sytuacji, bo nie jestem. Ale ona przedstawia parę bardzo fajnych, a dwa, że nie pamiętam do końca tego, musiałbym sobie przypomnieć. To pamiętam, że jakiś czas temu to oglądałem i to było bardzo fajne. Dobra, bardzo to fajne możemy to zalinkować. Tutaj wrzuciłem. Dobra, w takim razie krowokopter. Krowokopter, pamiętasz kotokopter? Pamiętam krowokopter, stary, nigdy nie zapomnę kotokoptera, wtedy zaczęło się moje życie tak naprawdę. No, to było w 2012. Mhm. Teraz czas drugi. Temu samemu kolesiowi umarła krowa. Dlaczego człowiek może posiadać i krowę, i kota? To jest obrzydliwe dla mnie. No. I zamierza zrobić teraz z krowy. No nieźle. Zastanawiam się, czy wiesz co mnie zastanawia, czy będzie ją opróżniał ze środka tak jakby, czy wypcha ją tak jakby, żeby była lżejsza, bo krowa jest w chuj ciężka, potrzebowałoby bardzo mocnych rotorów. No, zastanawiam się. Wydaje mi się, że kot był na pewno wypchany, bo kot miał, wiesz, w środku drona tak naprawdę, nie? Musiał mieć wsadzone rzeczy, wiesz, tylko skóra kota była tak naprawdę. Możesz zrobić to samo z krową. Jak ty byś do tego podszedł? O kurwa, jak zjedziesz na dół, to tam jest jeszcze struś wypchany, tam widziałeś jest, to? Tam jest struś, tam jest rekin, tam jest mysz. Widzę mysz teraz, jest rekina. Czy to jest człowiek, który poświęcił się zamienianiu zwierząt w latające machiny, bo rekin jest odrzutowcem? No generalnie jest, pewnie robi dual klasowy, to jest, wiesz, dual class. Ja koleś jest jednocześnie... Jednocześnie jest, wiesz, lubi robić... Boże. Jednocześnie lubi robić drony i jednocześnie jest taksidermistą. No tak, no musi, wiesz, musisz mieć podstawowe umiejętności albo znaleźć sobie partnera do takiego projektu, takiego życiowego projektu. To jest coś, co zdefiniuje go na zawsze. Fajnie, z jakiego on jest kraju? Jaki kraj pozwala na takie rzeczy? Bart Jansen, może Szwecja? Nie mogę znaleźć informacji, skąd on jest. Jego kumpel nazywa się Arjen Beltman, więc chyba... Los Angeles Times, Kunstrei Art Festival in Amsterdam. Eindhoven. To czyli jest Niemcy? Holandia. Holandia. No wiadomo, tylko kraj, w którym jest legalne jaranie, mogą być ludzie, którzy robią takie rzeczy. Ekstra. Nie, jestem... Nie trzymam wiem, kciuki za tego sukinsyna. To chyba nie jest on. Nie, to nie jest on. A co, znalazłeś go w Google? Tak. Nie, znalazłem inne, wyszukałem, ale jest ich paru. To jest trochę...
nieprofesjonalne, nie podawać tak, jakiego kraju. Tak, jest. Z Holandii? Z Holandii, on tak, tak wygląda jak z Holandii trochę, ma taką twarz. Taką twarz, która mówi, jestem Niderlandczykiem. Nie mają konkretne głowy. Coś jeszcze o krowkach, czy idziemy w bip-bop? Bip-bop. Bip-bop, tak mi rób, bip-bop. Znalazłem tego newsa, między innymi tego newsa dzisiaj na Discordzie. Chiński portal randkowy używał chatbotów. Kurwa, znalazłem sobie dokument. Używał chatbotów na swoim portalu, żeby udawały kobiety i naciągały klientów na drobne prezenty. Wcale się nie dziwię. Nic cię to nie dziwi w ogóle. No nie, nie. Jest to dosyć sensowne. Czekam, aż to otworzyć. Jest tutaj. Zamknęli tą aplikację, kiedy wyszło na jaw, że część kobiet była robotami. To jest w zasadzie tak jakby coś, co ludzie robią czasami w rzeczywistości, jak pracują na przy programowaniu, tylko spieniężone. Zakładam, że wtedy utrzymujesz się ze sprzedaży tych małych przedmiotów ponownie. Czy to ty wtedy sprzedajesz te przedmioty tym kobietom? I te przedmioty wracają do ciebie, ponieważ są kupowane na twój, wiesz, na twój adres. Kurwa. Przepraszam, dlaczego twój adres jest dokładnie taki jak firmy, na której stronie teraz rozmawiamy? A tak, mieszkam tutaj, wynajmuję pokój. Jestem trzymana w piwnicy. Ale to jest motyw taki, że często się ciężko się właśnie robi coś takiego, że właśnie ponoszenia kosztów za drobne prezenty, właśnie czy przesyłania jakichś tam pieniędzy. No fajnie, robimy sztuczną inteligencję, która jest w stanie wyłudzać pieniądze, co jest całkiem naturalną całkiem niezłą rzeczą. Jak wiesz, koniec końców każda sztuczna inteligencja ma zarobić dla ciebie pieniądze. To jest jeden ze sposobów. Tylko gdzie jest moralność, Mateusz? Czy razem z upadkiem chrześcijaństwa upadnie też moralność na całym świecie? Ja się pytam. Ja widziałem ludzi na ulicy rzucających niedopałki na podłogę. Idziemy w złą stronę. Gdzie ja jestem? To jest ostatnia informacja. Czy masz ochotę na jakąś szybką piłkę? Nie, właściwie to nie, nic tu nie mamy. Możemy sobie. Aha, mamy dużo rzeczy w szybkiej piłce. Okej. Okay. Ja piłka. Nic nie mam, ty zgarnąłeś. Ale będziemy czytać po jednym. Więc w takim razie szybka piłka. Szczam ci na ryj! To był nasz nowy bumper na szybką piłkę. 51-letnia matka zabiła swoją 33-letnią córkę poprzez wepchnięcie jej krzyża do gardła, albowiem córka była ponoć opętana przez diabła. Dobra robota, z diabłem nie ma żartów. A, ja chciałbym tylko powiedzieć jako ekspert w dziedzinie egzorcyzmów, chciałbym zauważyć, że postąpiła bardzo właściwie. Kiedy diabeł opęta kogoś, musisz włożyć krzyż w jeden z otworów w jego ciele. Mogą to być usta, może to być nos, może to być inne miejsce, zależy, wiesz, jaki masz stosunek z tą osobą, na przykład jeśli jest to twoja córka, nie będziesz chciał jej wepchnąć tego w tyłek ani nigdzie indziej, nie? Nie, nie będziesz. Teraz tak, problem jest taki, że jeśli nie masz małego krzyża, takiego malutkiego, żeby włożyć go komuś na język, najlepiej na język, ale jeśli nie masz takiego, masz tylko taki wielki dwumetrowy krzyż, to nie masz wyboru, musisz tak jakby wcisnąć go w największy możliwy otwór w twojego dziecka. Także ciężka sprawa, nie zazdroszczę tej kobiecie tego zadania, ale zrobiła to. Uratowała, jeśli nie życie, to duszę swojej córki. To mówiłem ja, ksiądz Konrad. No rozumiem. Ojciec rozumiem, Konrad, ale... detektyw. Czy następny? Mieszkaniec Redding w Kalifornii próbował spalić pająka. Spalił dom. Konrad pisze, dobra robota, z pająkami nie ma żartów. Nie ma żartów z niczym. Ja jako ekspert od pająków chciałbym zauważyć. Czasami spalenie domu jest jedynym, co możesz zrobić, bo jeden pająk to jest tylko objaw. Przyczyną jest gniazdo pająków, które jest wzdłuż twojego domu, tak głęboko, że nigdy go nie znajdziesz. Także spoko. Tak jest. Ultramaratończyk w USA wygrywał eventy chowając się w toj-tojach zamiast faktycznie biec okrążenia.
masz takie ultramaraton, to jest coś takiego, gdzie biegniesz 48 godzin i sprawdzają, ile tak naprawdę przebiegniesz kółek jakichś. I ten koleś po prostu chował się w toju za każdym okrążeniem, wychodził, kiedy wiesz, peleton wybiegał na przykład znowu i zaliczał okrążenie. Zaczęli go podejrzewać, kiedy zrobił chyba 55 mil w jednym evencie i był, wiesz, daleko przed pozostałymi. Także nie, może był dobrym spryciarzem, ale nie był dobrym matematykiem. Ale podoba mi się ten pomysł w ogóle, że... Ale to była cała jego kariera. No, on wygrał wiele eventów w ten sposób. Wycofali mu kilka medali. Oh, fuck. Jak ten rowerzysta... Damn, to jest super pomysł. Co nie? Znaczy, wiesz, nie do końca, nie? Bo to jednak sport. Sport to jest tak jakby, wiesz, wyścig z samym sobą. Próbujesz pokonać własną słabość. Ale co masz zrobić, jeśli kochasz biegać, ale kochasz też srać? Jeśli musisz połączyć te dwie rzeczy ze sobą. Nie możesz nie srać 48 godzin, więc jak, co zrobisz? Jeśli główka pracuje, to będziesz jak ten człowiek. Czytaj dalej. Teraz... Trójkąt miłosny. No. Kobieta wynajmuje zabójców na konkurentkę. Zabójcy porywają niewłaściwą kobietę, orientują się, że mają niewłaściwą kobietę, zabijają ją tak czy owak. Życie, Mateusz. Miasteczko w New Jersey, przez które apki typu Google Maps przekierowują ruch w godzinach szczytu, chce zabronić i karać grzywną osoby spoza miasta, które jeżdżą po drogach. Jeśli nie jesteś mieszkańcem miasta i będziesz znaleziony na drodze, to możesz dostać mandat. To jest tak, jakby z Wrocławia były takie korki, że łatwiej ci jest wyjechać przez kąty wrocławskie. I wiesz, codziennie setki samochodów jechałyby przez kąty wrocławskie. Nie podobało im się to. No, ale jest coś takiego, nie? W tym, że nie chcesz mieć outsiderów. No nie chcesz, może mieli, wiesz, gigantyczny ruch przez to, że były korki gdzieś indziej, nie? Tak jak mieszkaliśmy z Moniką na Strzegomskiej we Wrocławiu i w konkretnych godzinach były albo gigantyczne korki do miasta, albo gigantyczne korki z miasta. Zależy o której godzinie. Rano do miasta. Następne. Kobieta googlowała, jak zabić kogoś i nie dać się złapać przed zabiciem męża. I ja chciałbym tylko zauważyć, że jeśli ktoś z was chciałby to zrobić, to istnieją anonimowe zakładki w Chromie. Także można zrobić coś takiego. A można też usunąć historię, nie? To jest wiadomo. Błąd amatora. Jeśli nikogo wcześniej nie zabijałeś, to możesz nie wiedzieć tych rzeczy. Ona, kiedy następnym razem kogoś będzie zabijała, będziesz wiedziała. Ale wiesz, to są takie rzeczy jak backupy. Uczysz się, kiedy popełnisz błąd, nie? Nie miałeś backupu, straciłeś dane, od teraz robisz backupy. Jebać! W stanie Oregon wprowadzono możliwość samodzielnego tankowania samochodów. Publika jest oburzona i przerażona. Komentarze ludzi są między innymi: nie rozumiem, dlaczego mamy to robić, przecież ci ludzie potrzebują pracy. Oraz nie zamierzam tankować sam i potem będę śmierdział benzyną w pracy przez cały dzień. Ja pamiętam, kiedy u nas w Polsce nie można było samemu tankować gazu i to był zajebisty ból dupy, bo trzeba było podjechać, nacisnąć guzik i czekać, aż ktoś wyjdzie do ciebie i zatankuje ci ten jebany gaz. Ale to pieśń przeszłości. Damn. W stanie Oregon wprowadzono możliwość... Aha, to było. Przepraszam. Producent robotycznych sekslalek twierdzi, że męska wersja lalki to nadchodzący hit, zapowiada model na ten rok. Mm-hmm. Możesz sobie otworzyć zdjęcia tego kolesia. Jest ten... Znaczy tej lalki. Jest bardzo gładki. What's your favorite thing to do in the morning? Fuck, włączył mi się jakiś autoplay, wyłączam tę stronę. Ale nie wygląda źle. Nie wygląda źle, w sensie... Nie wiem, czy nie wygląda lepiej niż ta laska. Ale łatwiej jest chyba zrobić mężczyznę...
przystojnego niż ten. Niż ładną laseczkę? No. Ja się waham, bo... Nie przykładasz takiej uwagi do twarzy. Ważne jest, wiesz, patrzysz na klatę. Aha, no na... jeśli o to chodzi, to tak. Ale kobiety z natury są, wiesz, fajne, kiedy miłe są, kiedy są gładkie, więc zrobienie gładkiej lalki, spoko dla kobiet, a mężczyzna powinien być jakiś taki szorstki trochę, nie? No możesz myślisz, że papier ścierny trzeba mu przykleić na klatę. Tak, tak jak mają niektórzy, wiesz, w kreskówkach Fred Flintstone ma taki brązowy, jakby nie zarost, ale tak jakby ogoloną twarz, ale ma brązowy taki cień na twarzy. Powinni właśnie papier ścierny montować tą lalką. On coś ma, w tym jest. Ma taki, jeden z nich ma taki cień trochę. Coś w tym jest, no. Ja musiałbym, moja lalka, którą ja bym kupił, musiałaby mieć zamknięte oczy, stary. Nie mógłbym widzieć tego pustego wzroku, który patrzy w ścianę. That's why I stopped having sex with your cousins. Dobra. Jebać! Gdzie jest to, co chciałem powiedzieć? Piłka w trybuny! Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Mamy list, jeden list dzisiaj. List jest od Salema. To znaczy, jest to polecanka. Salem pisze, skończyłem sobie gierkę, co nazywa się Danganronpa. I co tu dużo powiedzieć, polecam. Visual novel z rozprawami a la Ace Attorney. Czyli jak ten, kojarzysz ten z, o rozprawach sądowych. Tylko bardziej zręcznościowymi i dużą ilością morderstw do rozprawiania się. Wszystko dość dziwaczne, przynajmniej na początku, ale nie dziwaczne w bardzo anime sposób. Nie ma tu typowych plot twistów, gdzie koleś wyjmuje Deus Ex Machina z portfela, bo zapomniał wcześniej powiedzieć, że ją tam ma. Do dużej części rozwiązań da się dojść samemu, jeśli się dobrze obserwuje poszlaki, które gra nam serwuje. I dobre mystery, które na końcu ma całkiem niezłe wyjaśnienie większości rzeczy, które się wydarzyły. Ergo, nie jest jak serial Lost. Jest na PSP i na PC-cie, na Steamie. A i nawet jeśli nie chce wam się grać, a enjoyujecie oglądanie, jak ktoś to robi, gra całkiem nieźle nadaje się do oglądania, bo jest zupełnie liniowa, jeśli chodzi o główną linię fabularną. I do linka. Ja przyznam ci, że nie grałem w żadną visual novelkę poza Ace Attorney'em, która nie była hentajem. Jezus, cudowny był Ace Attorney. Był niezły, ale nie tak dobry jak hentaje, w które grałem. Graficznie to wygląda jakoś tak pojebanie. To było tylko intro producenta. Teraz nie jestem pewien. Postacie są chyba zrobione w 3D. Albo takim pseudo 3D. No ciekawe, dzięki za polecenie. Nie obiecuję, że w to zagram, ale może jakiś z moich ulubionych streamerów grał w tą grę i bym mógł sobie zobaczyć kawałek. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. To co, after show. And I'm what some people call mentally retarded. Yeah. Mam smutną informację na początek after show. Nie żyje wokalistka Cranberries, Dolores O'Riordan. I oczywiście, jeśli będziecie szukać tych informacji, to najczęściej wszystkie serwisy newsowe linkują ich najpopularniejszą piosenkę, jaką jest Zombie. Damn. Może będzie comeback. Przepraszam, wiem, że wiele osób jest strasznie wstrząśniętych tą informacją. Ja Monicy jeszcze nie mówiłem, powiem jej wieczorem dopiero. Niech ma dobry dzień przez cały dzień. Szkoda. Szkoda, wiesz, ile miała lat? Ile miała lat? 46 lat. To dużo lat. Ja wiem. Tak dla mnie bardzo mało. Mogła żyć drugie tak tyle. Jak ja kobietę, dużo. Fuck. Mam też raport z książek Brandona Sandersona, który jak wiesz czytam od paru tygodni. Czytałem tą serię Reckoners o supermocach i teraz czytam Mistborn, które jest bardziej fantasy, ale te książki mają bardzo, bardzo podobny myk. Bardzo wiele podobnych myków. Przede wszystkim ten koleś uwielbia wymyślać jakiegoś rodzaju takie moce nadnaturalne, których pokonanie jest możliwe tylko jeśli dobrze rozkminisz, na czym polegają i znajdziesz jakiś sposób, żeby je zanegować. I w obu tych seriach masz dużo takich rzeczy. To jest generalnie jak JoJo trochę. Czyli pojawiają się jacyś super przeciwnicy, albo zgłębiana jest jakiś rodzaj magii jest zgłębiany i musisz rozkminić, zanim będziesz mógł osiągnąć coś, cokolwiek, albo wygrać jakąś walkę. Także to jest dosyć ciekawe. To było moje przemyślenie z tych książek i w zasadzie to ciągle w nich tkwię. Czaję bazę. I widziałem 3 odcinki nowego sezonu Black Mirror. Tak. I muszę powiedzieć, że są bardzo, bardzo dobre jak na razie. Każdy z nich jest w zupełnie innym stylu, jak, też. Także wszystko na poziomie.
Pierwszy jest całkiem, całkiem wyjątkowy. Jeden z nich jest... Black Mirror zawsze było takie, że tam nie chodziło, w historii nigdy nie chodziło bezpośrednio o technologię. Chodziło o sytuacje, które mogą zostać wywołane, społeczne sytuacje, które mogą zostać wywołane przez konkretną technologię. I tutaj również tak jest, przy czym w niektórych odcinkach wręcz do ekstremum. Po prostu historia jest o czymś, a technologie są gdzieś w tle i umożliwiają niektóre sytuacje po prostu. Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze, Mateusz. Myślę, że warto. Jeśli jeszcze nie ruszyłeś, to polecam ruszyć, bo jest spoko. Nie wiem, ile odcinków jest w tym sezonie. 10? Może 10. Zawsze było z 5-6. Wiem, ale chyba trzeci sezon miał więcej? Mogę to sprawdzić za chwilę i dać znać. Czy ty widziałeś coś w ostatnim tygodniu? Dwóch? Czy coś widziałem? Tak teraz lukam. Zacząłem oglądać... Logan Lucky widziałem, wydaje, że to jest taki... wiem co widziałem. Coś zajebiście polecam. Widziałem Boy. To Boy. Jest film Taiki Waikiki. O! Waititi. Tego kolesia, co robił Tora. I kurwa, koleś jest ale on ma dużo filmów i wszystkie jego filmy są mega po prostu. O, super. Ja nie wiedziałem, że ma więcej filmów jeszcze. Będę musiał ich poszukać. Zapiszę go sobie. Pach. No, także polecam. Polecam. No, okej. Boy. Dzieje się w Nowej Zelandii w 1984 roku. Jest. Też o dziecku w sumie. W sumie jak ten, jak Search for the Wilder People, to też było. Było coś w tym stylu. Może ma dryg do takich historii. Nie wiem. Dobra, to chyba byłoby na tyle. No, on jest Nowozelandczykiem, on jest Maurysem w ogóle. Tak, on w ogóle lubi tam chyba kręcić. Jak kręcili Tora, kręcili go w Australii. No powiem tak, że koleś jest bardzo... bardzo ogarnięty, nie? Robi, mi się bardzo podobają rzeczy, które robi. I fajnie to się składa wszystko. No. Nie, są świetne. Wiesz, on przede wszystkim ma takie... Powiedziałbym poczucie humoru, ale tak naprawdę nie jest to poczucie humoru, tylko jest to tak jakby wizja życia, którą on ci sprzedaje przez te filmy. Taka pogodna z jakimś takim fajnym twistem wesołym. Masz wrażenie, że to jest coś, że to jest sposób, w jaki on widzi też życie, kiedy oglądasz te filmy. Nawet w Torze, przecież wiesz, sam wiesz, że Thor trójka był po prostu innym filmem dzięki temu, że on miał wkład w ten film. Tak, to prawda. Ale też pewnie trochę zmieniło się w Marvelu podejście do dawania ludziom wolnej ręki przy kręceniu filmów, nie? Mam takie wrażenie trochę. Deadpool, wiesz, wstrząsnął światem. No na pewno, to na pewno trochę tak, nie? Łukasz pisze, że Taika Waititi jest podobny do mnie z twarzy. Oh yeah. Chyba to jest komplement w takim razie. Nie wiem, nie jestem pewien. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Ma sympatyczny ryjek. No nie będę się obrażał za to. Dziękuję, Łukasz. Było to bardzo ciepłe. Także to by było na tyle, stary. To by było na tyle. To by było na tyle. Dziękujemy wam wszystkim. Dziękujemy wam za wszystkie newsy, które wrzuciliście do newsów i linków na Discordzie. Ja zawsze czerpię stamtąd większą część moich newsów, resztę dorzucam sobie ze swoich źródeł. Tak się ostatnio składa, także muszę... Dla was wszystkie podziękowania. Mam nadzieję, że nie czytacie ich wszystkich, wtedy część z nich jest niespodziewana. Jeśli wszyscy czytacie te newsy, które są w newsach i linkach, zacznę mniej ich używać wtedy. Ale wtedy po co istnieje ten dział? Jeśli jesteście zainteresowani posłuchaniem większej ilości odcinków, to zapraszam na ibepodcast.blogspot.com albo wyszukajcie Inside Baseball w Google, prawdopodobnie nas znajdziecie, może znajdziecie magazyn o baseballu, nie jestem pewien. Jesteśmy na RSS-ach, na różnych aplikacjach podcastowych, jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball, Mateusz jako Latawki Wrocław na Facebooku, a ja jako Konrad Koko Okoński, a na konradokoński.com znajdziecie moje komiksy, większość z nich. Jest.
I to by było na tyle. To by było na tyle. Z Wrocławia mówiliśmy do was. Konrad Okoński, Zmienna. I Mateusz Żarkowski, Konrad Okoński. Napisałem zmienny jak zmienna, bo miałeś wcześniej, mogę mieć zawsze to samo. Yes. Myślałem, że mam tak zajebiście sprytny hasełko dzisiaj. Ale nie było. Dobra, no to cześć. Cześć.